Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota 12 tygodnia okresu zwykłego. Zazwyczaj, kiedy myślimy o niewolnictwie, myślimy w tych kategoriach najgorszych. Że faktycznie jest to ktoś porwany, ktoś uprowadzony, ktoś, kto jest wyzyskiwany i bardzo często tak jest. Ale kiedy patrzymy w tym kontekście rzymskim, to bardzo często ci niewolnicy, ci słudzy, którzy pracowali u kogoś, mieli tam dobre życie. Dobre warunki bytowe, bo nie wszyscy takie mieli, ale jednocześnie tą dobrą relację byśmy wiedzieli ze swoim panem. Owszem, ktoś mógłby powiedzieć, no ale dalej to jest złota klatka, niemniej gdyby był poza tym miejscem, różnie mogłoby być. I dzisiaj widzimy takiego dobrego pana, który troszczy się o swojego sługę. Mamy setnika, czyli kogoś, kto jest dowódcą wojsk, ma pod sobą stu żołnierzy, stąd właśnie ten setnik, czyliśmy powiedzieli, centurion, to jest ten, który przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. To On się fatyguje po to, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć: potrzebuję Twojej pomocy, ale nie dla siebie, nawet nie dla członka rodziny, nie dla kogoś bliskiego, ale dla sługi. To jest jakby ten dobry pan, który troszczy się o innych. Może to jest niewolnik, może to jest faktycznie sługa, który gdzieś jest tylko i wyłącznie po to, żeby wykonywać, ale to pokazuje dobroć tego człowieka. Jest jakoś wpisany w tą sytuację, która wtedy jest, w taki kontekst społeczny, ale widać w nim tą dobroć. I przychodzi i mówi: Panie, mój sługa leży sparaliżowany. I panie mówi: Przyjdę i uzdrowię go. Przyjdę i uzdrowię. Potem oczywiście pojawiają się te pokorne słowa, które powtarzamy podczas każdej Mszy świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Dzisiaj widzimy Chrystusa, który po raz kolejny chce uzdrawiać, po raz kolejny idzie i po raz kolejny czyni dobro. My trochę w innych czasach żyjemy, już nie prosimy Pana Jezusa, aby uzdrowił. Sługę jakiegoś naszego, właśnie czy kogoś tam. Ale spróbujmy dzisiaj bardzo alegorycznie spojrzeć na to czytanie: że w każdym z nas jest ktoś, kto jest takim sługą i leży sparaliżowany, że nie umiemy pomagać innym, że czujemy jakiś paraliż, czujemy jakąś niemoc, że. Ten egoizm, który jest w nas, czy egocentryzm jest tak mocny, że myślę sobie, że jeśli będę służył drugiemu, to będę niewolnikiem, jeśli będę służył drugiemu, to on wyśle ze mnie wszystkie siły, nic mi nie zostanie. I ten sługa w nas jest sparaliżowany, bo myślimy sobie, że zrobić dla drugiego to znaczy przegrać, to znaczy nie dbać o siebie. I dzisiaj Pan Jezus mówi: Ale ja chcę przyjść i uzdrowić tego Twojego sługę, żebyś zobaczył, że z tą troską o innych przychodzi Boże Błogosławieństwo. Że tak jak i Bóg troszczy się o Ciebie, zaprasza, żebyś pomagał innym, ale w tym wszystkim zawsze jest Boża pomoc i Boże Błogosławieństwo. Nie tylko eksploatacja, nie tylko wysiłek, nie tylko właśnie to, że my stracimy, ale za tym zawsze idzie Boże Błogosławieństwo. I kiedy patrzymy dzisiaj na Abrahama, widzimy tego, że to, że on jest sługą, który jest aktywny. Jest najgorętsza poradnia. My już trochę wiemy, co to jest najgorętsza pora dnia. Może te upały w różnych momentach do nas przychodzą, ale już wiemy, co to jest chociażby 30 stopni Celsjusza. Wiemy, co to znaczy ten moment, kiedy y, nasza gotowość do pracy czy wydajność jest na poziomie 23%, kiedy człowiek nawet nie chce się ruszyć po to, bo, bo zaraz będą jakieś trudności. A w najgorętszej porze dnia Abraham widzi wędrowców, widzi ludzi... I idzie im z pomocą. Prosi, żeby oni go nie omijali, prosi, żeby się zatrzymali, tak jakby trochę chciał zrealizować nasze polskie powiedzenie: Bóg, gość w dom, Bóg w dom. I tutaj faktycznie to się spełnia, że ci wędrowcy to jest sam Bóg. Przychodzą i ten Abraham pośpiesznie właśnie idzie do namiotu Sary, pośpiesznie idzie, żeby wybrać tłuste, piękne ciele. Ale wszystko dzieje się w najgorętszej porze dnia. Ten sługa u Abrahama wewnętrzny jest uzdrowiony po to, żeby mógł służyć. I co dzieje się później? Później jest obietnica. O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zajrzona Sara będzie miała syna. Błogosławieństwo Boże, które przynoszą ci wędrowcy. Błogosławieństwo Boże, które jest związane z gościnnością Abrahama i z tym, że usłużył jakimś pozornie przypadkowym ludziom. Niech pan Jezus dzisiaj przychodzi i uzdrawia tego sługę, który jest w nas, żebyśmy zobaczyli, że tutaj nie tylko stracimy, czy nie tyle stracimy, co i zyskamy. Owszem, jakiś wysiłek będzie, owszem, jakiś wydatek będzie, owszem, poświęcenie będzie. Tak, trzeba się z tym liczyć. Ale czy bardziej będziemy widzieli błogosławieństwo Boże i szczęście tym, którym Usłużyliśmy, czy ten nasz sługa będzie sparaliżowany, i powiem: Nie dam rady, nic nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie kiwnąć ani palcem, ani nogą. Kiedy patrzymy dalej na tą Ewangelię, widzimy, że sługa odzyskał zdrowie, potem Chrystus idzie do Teściowej Piotra, ją uzdrawia, a ona wstaje i usługuje. Niech ten nasz wewnętrzny sługa dzisiaj będzie uzdrowiony, abyśmy, jak ten sługa, jak ta Teściowa Piotra, potrafili służyć a Bóg niech przychodzi do nas ze swoim błogosławieństwem. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.